Szanowny Panie Ministrze, Panowie Prezesi, Panowie Generałowie, Dowódcy Wojska Polskiego, również jest z nami emerytowany generał, były dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Proszę Państwa, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie stoją przed Polską. Przy naszej wschodniej granicy toczy się wojna. Bliski Wschód także jest miejscem, w którym toczy się wojna. Są bardzo silne napięcia w Azji. To wszystko powoduje, że perspektywy rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej nie są dobre. Jedyną skuteczną odpowiedzią na te zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Dlatego z satysfakcją, wielką satysfakcją jestem tu z Państwem, żeby pokazać dwa spośród 32 śmigłowców z rodziny AW-149, które już są na wyposażeniu właśnie tej jednostki Wojska Polskiego, czyli 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. To są dwa z 32. Umowę podpisaliśmy w ubiegłym roku, 1 lipca. Podpisaliśmy oczywiście w polskich zakładach lotniczych w Świdniku. Dlatego, że te śmigłowce stanowią też przyszłość dla PZL Świdnik. Właśnie PZL Świdnik, współprodukując te śmigłowce, również będzie wzmacniał zdolności, potencjał związany z produkcją zbrojeniową w naszym kraju. Tu bardzo dziękuję naszym partnerom włoskim za ścisłą współpracę. Efektem tej współpracy jest właśnie wzmacnianie Wojska Polskiego. A więc w bardzo krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że są realne perspektywy rozwoju przed tą jednostką, przed 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej, że na wyposażenie tej brygady już trafiają pierwsze śmigłowce. Mamy przeszkolone załogi, mamy przeszkolonych również tych wszystkich, którzy zajmują się zapewnieniem sprawności technicznej na ziemi, sprawności technicznej dla tych śmigłowców. Stopniowo trafia na wyposażenie tej jednostki uzbrojenie. Dziś na razie jeszcze są uzbrojone tylko w karabiny maszynowe oraz w niekierowane rakiety, ale już niebawem będą również rakiety kierowane. Będą również pociski przeciwpancerne Hellfire, które będą stanowiły właśnie uzbrojenie tych śmigłowców. To są śmigłowce, których zadaniem będzie wsparcie pola walki, będzie transport żołnierzy. W zależności od zadania postawionego mogą zabierać 12 żołnierzy, dwóch żołnierzy, którzy stanowią obsługę karabinów maszynowych i dwóch żołnierzy, którzy będą pilotowali ten śmigłowiec. Ale śmigłowiec jest rzeczywiście bardzo nowoczesny. Kiedy pytałem żołnierzy o ich doświadczenia, wrażenia związane właśnie ze szkoleniem, które już odbyli, porównując ten śmigłowiec z poprzednim, jaki był na wyposażeniu tej brygady, a więc z Sokołami, mówili, że jest różnica olbrzymia, oczywiście na korzyść tego nowego śmigłowca. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam to, że najlepszą formułą, najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do tego, żeby odstraszyć agresora, jest wzmacnianie Wojska Polskiego i mogę z satysfakcją powiedzieć, że tak się dzieje, że moja misja, którą zapoczątkowałem w 2018 roku, przyniosła i przynosi takie efekty, namacalne efekty w postaci uzbrojenia, nowoczesnego uzbrojenia, które trafia do polskiego wojska, czego przykładem śmigłowce, które są już na wyposażeniu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu proszę pana Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Szanowny panie ministrze, panowie generałowie, panowie prezesi, wszyscy państwo dzisiaj tutaj obecni. W dniu szczególnie ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, z punktu widzenia modernizacji polskich sił zbrojnych, wreszcie ważnym dla samych żołnierzy, którzy tutaj służą, którzy tutaj
powodują, że jako Polska jesteśmy dzisiaj państwem bezpiecznym. Ale to, co ja chciałbym podkreślić, to jest także to, że jest to niezwykle ważny dzień dla Świdnika, dla województwa lubelskiego, bo tak duże kontrakty, a jest to kontrakt za ponad 8 miliardów złotych, nie są codziennością dla lubelskich firm. To jest kontrakt, który sięga 10% PKB województwa lubelskiego i który jest niewiele mniejszy od wszystkich środków, które województwo lubelskie ma w ramach swojego regionalnego programu operacyjnego, czyli tych środków europejskich, które możemy w województwie lubelskim wydawać na rozwój województwa. W praktyce oznacza to również dobry dzień dla samego PZL Świdnik, dla 300 kooperantów, którzy z PZL Świdnik współpracują, dla nowych miejsc pracy, bo tych i w spółce, i poza spółką przybyło dzięki temu kontraktowi około 1000. Wreszcie to jest dobry dzień dla świata nauki, bo PZL Świdnik współpracuje ściśle z lubelskimi uczelniami, zwłaszcza z uniwersytetami technicznymi. To wszystko sprawia, że ten potencjał, który dzisiaj wynika z tego kontraktu, to jest potencjał i dla regionu, i dla PZL Świdnik i przede wszystkim oczywiście dla polskiej armii. Krótko mówiąc, zaufanie dla PZL Świdnik, zaufanie w powierzeniu tego typu kontraktu, zaufanie ze strony pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i to, że dzisiaj możemy te śmigłowce pierwsze widzieć już w polskich siłach zbrojnych, oznacza także to dobrą wiadomość dla regionu lubelskiego, dla wzmocnienia tego potencjału, jaki tworzy w regionie lubelskim PZL Świdnik. I to bym dzisiaj chciał podkreślić, dziękując jeszcze raz panu ministrowi za to, że ten gigantyczny kontrakt trafił właśnie do PZL Świdnik. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu proszę kapitana Miłosza Tomaszkiewicza, szefa szkolenia 7 Dywizjonu Lotniczego, wchodzącego w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Panie ministrze, panie, panowie oficerowie, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym do naszego dywizjonu trafiły pierwsze dwa śmigłowce AW-149. Są to narzędzia, które w zupełnym stopniu zmieniają zasady gry, jeżeli chodzi o prowadzenie działań powietrzno-szturmowych. Te maszyny, tak jak je poznaliśmy w trakcie szkolenia, dzięki swojej zaawansowanej awionice pozwalają załogom przekierować znaczną część uwagi z klasycznych zadań pilotażowych na potrzeby realizacji zadań taktycznych. Ich zdolności sieciocentryczne z kolei pozwalają wpiąć się nam w systemy NATO, tak by w całkowitym stopniu realizować zadania wielodomenowe w środowisku połączonym. Kolejnym istotnym aspektem są również zwiększone zdolności do realizacji działań w nocy. Proszę państwa, dla naszego dywizjonu dzisiejszy dzień rozpoczyna zupełnie nową historię, za co wszystkim bardzo dziękujemy, za tą możliwość. Dzisiaj świętujemy, ale od jutrzejszego dnia wracamy do ciężkiej pracy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że ten system kosztował bardzo wiele podatników i w związku z tym będziemy chcieli odpłacić się jak najwyższym stopniem profesjonalizmu. Dziękuję jeszcze raz i w dniu dzisiejszym dla 7 Dywizjonu Lotniczego horyzont przestał być granicą, a stał się po prostu punktem na trasie lotu. Dziękuję.